dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Nie wytrzymał ciśnienia. No ogólnie jest już późno, bo jeszcze w papierach, karmienie. Chłopaki wywozili jeszcze obornik i szamba pompowali. Także no jest po pierwsze już i się dopiero zabieramy za siczkarnię. Ja po przerwie jadę siać, a chłopaki będą tutaj dalej działać. A mianowicie dzisiaj wyregulować trzeba tą klapę od wentylatora, bo to było wiadomo, że ten położę tutaj, żeby się czarnie nie wypiekła. No i spróbujemy wyregulować tą klapę i podbierać się podczepi. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. No, dobra. Wieje dzisiaj, to na pewno mocniej. Co mówisz, że dzisiaj już co? Przerzucimy coś przez sieczkarnię, czy nie? No już teraz nic, wolę nie mówić, nie? Ale to chyba przykręci z powrotem, co? Co to? Nie, to. Ci nie pomogło. Tak? Tutaj tak idą, nie? Tutaj jest szpara, a tam jest kurwa bardzo blisko, a ta jedna jo. Otwiera. Mhm. Jakby... Jeszcze. No. Kurwa, może to nie pójdzie tak. Ale ewidentnie. W tym miejscu, gdzie jest ten. A właśnie jedź dalej. Nie. Możliwe, że to jest ten nóż. Akurat. A nie. O, jeden. To jest? Ciężej jeszcze. A to nie wiem, gdzie teraz gdzie. Ogólnie mam takie tak. Uczucie, jakby tam z przodu we mnie było. A tutaj gdzieś też teraz. No ogólnie wczoraj dobrze, że zjechałem już, bo kilka przejazdów zrobiłem bez siewu, bo jak się okazało, myślałem, że tam jest niecałe 2 hektary ten kawałek, a się okazało, że jest 2,80 i za mało siewu miałem, ale dzisiaj już mam swój siew załadowany i zrobimy taki mały teścik. Jestem ciekaw, jaka różnica będzie. A tutaj nie wiem, dlaczego tutaj ta rurka mi co jakiś czas wypada z tego, ale to w miarę łatwo idzie. Według mnie pod za dużym kątem to tutaj idzie i dlatego. A czekaj, a jakby to, bo to chyba tu powinno być, a ta rurka tam. Tak mi się wydaje teraz. No, muszę to zmienić. No i teraz jest bardziej logicznie.
A z tej strony jest tak samo? Ja. To nie wiem, czemu tak zrobili w fabryce. Że ten skrajny talerz dali tu, a ten drugi talerz dali tu. To jest teraz tu napięte całe. Ja to chyba zmienię tutaj też. No, nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest teraz bardziej logicznie. Szczerze mówiąc, no dobra. Zobaczymy, czy teraz będzie wylatywać, czy nie. Dziwne. Nie podpadło mi to wcześniej. No, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi, że tutaj jest podmienione, ale teraz wydaje mi się, że będzie lepiej. No, dobra. Ogólnie ustawienia zostawiam takie, jak były na tamtym życie. Podobnie jest. Mi się wydaje, że siła kiełkowania też będzie dobra, bo to co, złe, że to nie jest. Ogólnie prób nie robiłem, ale na tacce. Ale zostawiam tak, zobaczę jaka będzie różnica. No tutaj to żytko na pewno jest o wiele tańsze niż to żyto. Więc no jestem ciekaw, czy warto jest inwestować w siew certyfikowany. Może będę robił tak teraz, że będę siał sobie tam 2 hektary może ten certyfikatu, a po prostu to co zmucę wtedy będę siał sobie. W sumie na kiszonkę może nie byłoby to takie głupie. Także dobra, jadę teraz siać, chłopacy tam kończą pewnie ten wiatrak i zaczynają podczepiać header, podbieracz. No, także widzimy się później.
chłopaki uruchomili sieczkarnię. Ja przyjechałem dopełnić. Tu już mało siewu jest. Także teraz dopełnię sobie, a tutaj wezmę z tego siew z zeszłego roku i będziemy mieli porównanie trzech odmian. Wszystko robię na tych samych ustawieniach, bo tu nawet nie pamiętam ile kilo już siałem na hektar, bym musiał zobaczyć na Farmnecie 365, bo tam sobie zapisuję. Tutaj w sumie nie wiem czy stąd wezmę teraz. No dobra, napełnię tyle co mogę i ten. I będę dalej siał. Fontannę puściło. Ale to już na koniec, w początku tutaj nie wysiało. A no i łopatki zaczęły rzęsić, nie? Jak wyłączyłeś. Ja pierdolę, teraz gorzej jest. Ja nic nie rozumiem, ja już nic nie rozumiem. Korka nie ma, ja? Co, wystrzeliło go, czy co? Kurwa, co to tak? O co tu kurwa chodzi? Ja nie wiem. Nie przestaje mnie zdumiewać kosieczkarnia. Ale w ogóle ciśnienia nie pokazywało nic. Gdzie? Na tym zegarze, nie? Tak jak używałeś hydrauliki i to ciśnienie robiło. Sprawdzałem na tym wyłącznie hydrauliki i też jest ten. Dobrze. A pas jak napinałeś to ten? To jest. A to ten inny zegar jest, nie? Nie. No i już praktycznie do pustego wyciągnąłem. Siewnik załadowany. Jadę to skończyć już. A tam widzę, chłopaki powoli już się zaczynają załamywać. Wcale im się nie dziwię. Ja się wyrwałem z tego. Mam to sianie. No i dobra. Druga wolna jadę. Ojo, z tą sieczkarnią teraz tam widzę olej im zaczął lecieć z tej przekładni z przodu. Zawsze coś. Nie mogło być dzisiaj dobrze. Ojo. Tak to jest. Z używanym sprzętem jak się kupuje, no mogą wystąpić takie rzeczy. No ale niestety z tym się trzeba liczyć. Ale tak zrobi się i te. I będzie już, miejmy nadzieję, spokój na lata. Ja tutaj już będę kończył z siewami. Trochę mi zostało, także. No, mówię, tu końcówka mi została. No, będę miał tak jakby, no w sumie to dwie odmiany, tylko jedna odmiana będzie z certyfikatem, a druga po prostu ze swojego siewu. I zobaczymy jak to będzie. Tutaj ten z tej przyczepki to będzie tutaj tak tylko trochę sklina i skraje tutaj, także dużo nie będzie, ale jakieś tam porównanie będzie. No bo tutaj wjadę tutaj, bo ten pasek mi, w tym pasku mi się skończyło, to żeby nie było ja i później to jeszcze raz przyjadę tutaj
w sumie teraz też, żeby nie było za gęsty. No ale dobra, zobaczymy. Zwiększoną obsadą jak będzie. Dobra. Wczoraj nie było problemu. Przyjeżdżam tu i zaczynam naprawdę wierzyć, że hen chyba coś w nocy odkręca, jakieś śrubki. Żeby mieć ten, co na filmiki nagrać. To jest nienormalne. Nie wiem, tam nakręcić coś i zobaczymy, czy ciśnienie wtedy zrobi. Nie wiem, czy teraz nic nie podnosiło, bo ciśnienie tutaj wszystko szło. Uciekało. Ale nie, to w początku tutaj nie leciało. Ja myślałem, że to wygląda jakby stąd leciało. Też jak myślałem. To po prostu górą. Co za szajs. Ja nie wiem. Nie? Myślałem, że będzie gotowe. Tu jest coraz gorzej. Za każdym razem jak się myśli, że już jest gotowa, to łami główki nam sypie. Cóż. To wygląda na to tak, jakby tutaj teraz ciśnienie się robiło. Ale z jakiej racji? Jak się coś zmieniło. Chyba, że tam coś przestawiliśmy w tym rozdzielaczu. Ale po, jak podnosiłeś bęben, to szło, nie do góry. Bęben. Nie? Mhm. Nie. Ale na boki, góra, dół. Nic, jo? Nic. Tak w tym szkiełku. No, teraz. Całe pełne jest. Nie, ale to na tutaj kurwa to zaczęło tryskać tam. W ogóle tyle oleju to zaczął tyle przyszło, nie? No i nie wiadomo, bo ogólnie nawet jakbyśmy ten wążę zmienili, to idzie tam do przodu, a ta pompa, ta jest od hydrauliki, od rury i takie tam, to jest od wentylatora, ten duży. No i jazdy mamy oczywiście tutaj, nie? Ale... Też pytanie, czemu tutaj pompuje powietrze? Ciśnienie robiło, wtedy głównie powietrze dmuchało. Czemu teraz też tutaj ten... Ta nie działa, to ja nie wiem. Ogólnie oleju zeszło. Tylko, że całe pusty nie może być, by napinacz nie działał. W sumie jeszcze doleję oleju, zobaczę, co mi tam szkodzi. A ten dolny wąż to od czego idzie? No od tej pompy, nie? Czyli tak jakby od dołu wtłacza, jo? Ja już tutaj nic nie rozumiem. No bo tu idzie przez filtr, idzie tam. Ten wąż, gdzie on idzie? Ten. Nie wiem, chcę zobaczyć. Dobra. Kurde, czekaj. Gdzie tu? Tu. To jest ten. A ten mały wtedy gdzie idzie? On idzie gdzieś też do przodu. Ten? Ten idzie do przodu? Nie,
być od zbiornika jeden i jeden gdzieś prowadzi, a te dwa oba gdzieś prowadzą. No ale to może, nie wiem. Czy... Widzimy, żeby ten wąż był tylko tam, żeby to wciągało do tej pompki. Jakby nie mogła wziąć stąd olej. No ale... Jak tak mówisz, że ten, że jak, jakby... Bo to wiesz, że tak jakby stamtąd olej do tego tej pompki i idzie gdzieś do przodu. Gdzieś, czyli tutaj jest ta mała rurka. I ona idzie tu. Idzie tu. To jest ten wąż. Tylko tam dalej, jak ona idzie. Może idzie do tego hydro motoru z tamtej strony. Mówiłem, ten dolny czy ten górny, bo już teraz tu ten. Ten dolny. Tu dwa węże. Gdzie on idzie? Tam wmontowany. To jest na z powrotem na zbiornik. Kurde. To jest Orbitrol. Ten jest od jazdy. To on idzie do Orbitrola. Ten wąż. A od Orbitrola idzie, wraca tam do tamtego? Nie wiem. Czekaj. Tu wychodzą cztery węże, to jest lot, to teorii, powrót gdzie? Ten? Szczerze mówiąc nie wiem teraz. Teraz zmieszaj ten olej z tamtym olejem. Ten. Wszystkie węże, które idą z Orbitrola, wchodzą tutaj. Następnie. Tutaj w tą kostkę. Tu. Bo to jest pewnie to sterowanie elektryczne wtedy, jak ten. Ja, ale jakiś z Orbitrola idzie z powrotem do przodu? Kurde, to teraz tyle węży z tego wychodzi, że... Tu jeden wychodzi, czekaj. Co? Dwa do siłownika podnieść. No ogólnie... Jeden idzie z tego hydromotorka, nie? To znaczy z tej pompy? No a reszta trzech węży z Orbitrola idzie tu. To są te węże. I one wchodzą tu. I tu widzę jest... Te chyba idą do siłowników. Czy nie? Czy źle? Mówię. Jo, idzie do siłownika. Czyli... A ten idzie tu. Tu. Tu i tutaj. Ty weź z tamtej strony idź. Ten, tą rurkę ci pokażę, którą... Kurde, teraz... Tutaj z tego, co mi się wydaje, to idzie do zbiornika wtedy. A ten, gdzie idzie, ten wąż? Zaznaczony, że ten tamten wąż był tam, a jeśli chodzi o tytuł. Czyli, że co, cały czas był zapowietrzony, a teraz się odpowietrzył i popchał olej tam, jo? Nie. Brało olej z tego, ale no, mają być brać z tego, z
stamtąd i tam wracać. A teraz mi się wydaje, że tylko że stąd i pchał tam. Tylko że jak patrzyłem ten wąż, nie? No. No to pompuje stamtąd, a wraca do zbiornika. Którego? Tego głównego. No to źle. Chyba, że to jest zasilanie. Ciężko, coś po tych będzie wszystko upchane tak. Tu ci teraz olej leci, a tam nie leci. No i od razu zamienisz, to będzie działać. Nie będzie tam wypychać, ale to nie będzie działać tam. Powietrze. Spróbować można. Bardziej, że tak według tych tytek było. Myślałem, może ktoś się pomylił z zaznaczeniem. Też możliwe, że bo jak wtedy tam może było za mało oleju, bo to jak w ogóle ciało, nie? Wtedy nie wiąże. Nie łapało i dlatego powietrzem muchało. Ja już nic nie mówię, bo nie wiem. Poczekaj. No w sumie po tej stronie też nie wiem. Zamknę, żeby nie rzygało, nie do środka. Podnoszenie nie działa. Do tu, do góry? A co? Napinać włącz. A. Ale łopatki nadal walą, jo? Jo, ale tylko gdy puścisz napinacz. To jest tak, jakby z tamtej strony łożysko było ten wrobione i jest montowane i jak napniesz, to ciągnij go w tą stronę, do przodu, nie? A sprawdzaliście te łożyska? Jak? Trzeba było... Co? Jak sprawdzałem? Mówię, że sprawdzałeś. Co tam? W wiatraku? Kiedy? Nie wiem kiedy, ale ty mówisz. Bo teraz jo, to się zgadza, bo wcześniej, bo teraz ten pas ciągnie go w tą stronę. Mhm. Bo wcześniej testowaliśmy, nic nie było. A teraz jak ten, to jest nagle jest. Mhm. Teraz w teorii tylko wlać olej i można jechać w pole. To jest aż za dużo, ale to jest za mało, kurwa. A tutaj jest jakiś ten? A to weź z dołu odkręć, wylej do stanu i ten. Pewnie tam, gdzie ten wąż jest. W takim razie. Jaki wąż? No ten sawny. A oni są dole, nie? No. A nie, dobra, tutaj jest. Dole. Jest korek, jo? Nie. A czekaj, stacykę wyłączę. Zobaczmy.
Ja. Ale też dziwne, że nie daj gdzieś tutaj, żeby do poziomu, nie? Co, żeby wlać? Masz poziom? Wlew masz chyba od góry, nie? No ja, ale... Czasem masz korek, że no, w sumie przelewą. Tutaj widać, no. Czy jest poziom. Mhm. To odkręć tu na dole i wylej trochę tego oleju. To szkoda, że nie idzie. Tu odkręć. Bo dla mnie też jest trochę korek spustowy masz tu, to ci tyle oleju zawsze zostanie. Mhm. Bez sensu. Bo stąd leciało i wymieniliśmy filtr jeszcze, nie? Ty też uciekł, zleciał trochę. No ale ile tam... No ale też tutaj leci, nie z tego. Cały czas jest obrzydliwy. No ja, no to czekaj, weź to wytrzyj i spuścimy mu to oleju, bo jest i tak za dużo. Jest ponad stan. Dobra, Łukasz znalazł jeszcze trochę oleju. Wlejemy tam do tego zbiorniczka i zobaczymy, czy coś to da. O, czyli teraz nie powinno żygać olejem i wszystko powinno działać. No. Ojo. Pal machinę. W sumie odpal machinę. Jak ten? Łączy? Napinacz?
to zacznie dopiero na terenie. Na terenie było. Zadowolony? Coś wyje, nie? No i dobra. Zobaczy się, jak to będzie chodziło w polu. Mm. A, już wiem, czy tak wyje. Co? No nie, nie, to nie wiatrak tutaj. Za chwilą było włączone i było też miało. Jakaś hydraulika. Jutro się o tym przekonamy, co to było. Ale jest ciszej teraz. Jak włączyłem na maksa. No. Które takie wiesz, ten takie. Bas, jeszcze słychać? No, ale to. Aha. A to jeszcze płytkę musicie założyć, jo? Ja. Schody trzeba dobrze założyć, bo znowu ten widzę. No wiem, ale to chciałbyś. Ja. Dobra. Już na dzisiaj będziemy kończyć, co? Nie wiem, może to płytkę jeszcze. Ja? Trzy śruby. No ja. Się posprzątam. Bo która jest? Szczerze mówiąc, już nawet nie wiem. No, za 10 już ten. Szósta. Dojenie. Dobra, to ty założysz tą blachę, ja już... No dzisiaj będę kończył, także... Trzymajcie się i do następnego, cześć.